Wydarzenia na Białorusi śledzimy i przeżywamy, a bacznie przyglądamy się także reakcji międzynarodowej na chociażby sankcje, na wypowiedzi, na konsekwencje działań polityków, które w dalszym ciągu można przeczuwać, że nie są wystarczające. Dzisiaj Stasia Glinik i Barzena Szamowicz, dwie Białorusinki, postanowiły rozpocząć w Warszawie strajk głodowy, a Stasia Glinik, członek zarządu młodzieżowego Hubu, jest przy telefonie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Rozpoczęłaś strajk głodowy, jedną z najpoważniejszych form protestu. Jaki jest twój i Barzeny cel? Zacznijmy od tego. Przede wszystkim wymagamy wprowadzenia sankcji gospodarczych wobec rządu Łukaszenki i przyznania rządu Łukaszenki za terrorystyczne. Teraz wiemy, że już od poniedziałku jakieś sankcje obowiązują, czy chociażby zatrzymanie lotów dla białoruskich linii lotniczych, to już jest jakiś krok, który może być satysfakcjonujący? To jest krok do przodu, ale uważamy z Barzeną, że wszystkie sankcje ekonomiczne muszą być wprowadzone naraz, żeby naprawdę uderzyć w ten reżim, bo jeżeli będziemy powoli po jednym kroku robili, to reżim dość szybko się symuluje z tymi sankcjami. Musimy wprowadzić sankcje wobec państwowych biznesów i przedsiębiorstw gospodarczych, przede wszystkim z sektora naftowego, i na drugim miejscu idzie sektor nawozów kolejowych, azotowych, i na trzecim miejscu sektor produkcji drzewna. Kiedy podjęłaś decyzję o tym, żeby rozpocząć głodówkę? W niedzielę, kiedy usłyszeliśmy wiadomości o tym, co się stało z Romanem Protasiewiczem, mieliśmy taką chwilę, kiedy nie wiedzieliśmy, co mamy teraz robić, gdzie możemy biec, gdzie możemy prosić o pomoc. I wpadł ten pomysł rozpocząć głodówkę u mnie i powiedziałam to na głos, i Barzena wtedy popatrzyła na mnie i powiedziała, że pójdzie ze mną, jeżeli to zrobię. I jeszcze daliśmy sobie chwilę, żeby zaspokoić i z trzeźwą głową do tego podejść i zobaczyć, co będzie się działo w świecie. I tak zobaczyliśmy, że cały świat jest skupiony tylko na lotach i wciąż nie planuje wprowadzać tych bardzo potrzebnych, ostrych sankcji gospodarczych. No i w poniedziałek zgłosiliśmy, że rozpoczynamy od środy głodówkę. Jeszcze mieliśmy ten zapas 2 dni, żeby popatrzeć i odwołać warzeczego, jeżeli byśmy nie zobaczyli, że coś się dzieje, tak? Zobaczyliśmy, że nie ma sankcji i nie ma tych potrzebnych sankcji i nie ma ostrych decyzji i nawet nie ma o nich rozmów, tak? Wszystko jest skupione tylko na liniach lotniczych w tej chwili. A jeżeli wprowadzimy sankcje tylko wobec linii lotniczych, to wszystko, czego osiągniemy, to utrata wolności dla Białorusinów, którzy nie będą mogli opuścić własny kraj. A wasz protest do kogo jest, w kogo jest wymierzony, do kogo chcecie, żeby trafił, bo protestujecie, przypomnijmy, pod budynkiem Komisji Europejskiej, ale przypuszczam, że także do polskich władz chcecie jeszcze mocniej dotrzeć z takim komunikatem, że najwyższy czas zareagować porządnie. Przede wszystkim apelujemy do całej Unii Europejskiej, tak? Jeżeli zdamy sobie radę, że cała Unia nas nie popiera, to wtedy będziemy apelowali do Polski, żeby wprowadziła osobiste sankcje jako niezależne państwo. Czy ty jako Białorusinka w Polsce masz kontakt z Białorusinami poza granicami kraju i możesz się na przykład dowiedzieć, czy w innych krajach jest jakieś w ogóle społeczne poruszenie sprawą Białorusi, na przykład na Zachodzie? Wszędzie diaspora białoruska bardzo się wzmacniła w ciągu roku. W prawie każdym kraju trwają protesty białoruskie i akcje solidarnościowe. Diaspora się poszerza i wszyscy walczą za naszą Białoruś, za naszych ludzi, wspierają w każdy dostępny sposób. Strony informacyjne tłumaczą wszystkie wiadomości na wszystkie języki świata, robią projekty informatyczne, projekty pomocy, projekty edukacyjne, donoszą wiedzę o tym, co się dzieje, do polityków wszystkich krajów, więc Białorusini świata bardzo się angażują w to, co się dzieje. Mocno też na arenie międzynarodowej działa Swiatłana Ciechanowska. Czy myślisz, że została powiadomiona o waszym strajku?
Myślę, że została. Myślę, że została i jeszcze nie otrzymaliśmy od niej informacji zwrotnej żadnej, ale dostaliśmy poparcie od przewodnika managementu antykryzysowego Pawła Łatuszki. Paweł Łatuszka, tak, a powiedz, bo jesteście pod jesteście na ulicy Jasnej, to jest skrzyżowanie ulicy Jasnej i Świętokrzyskiej, Warszawa. Tam mieści się siedziba, w której jest przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Jesteście już wiele godzin, prowadzicie ten strajk, pierwszy dzień, ale czy ktoś już z tego budynku do was wyszedł? Czy ktoś z tego przedstawicielstwa tak zareagował? Tak. Wyszedł do nas przedstawiciel Komisji Europejskiej dzisiaj rano. Był bardzo miły, powiedział, że rozumie, o co chodzi i że jakby, że fajnie, że tu walczymy. Dozwolili nam nakleić plakaty na drzwi parlamentu i postawić namioty, bo to jest ich teren i oni mieli decydować, czy możemy tu postawić namioty, czy nie. I nawet przyciągnęli nam prąd, więc teraz mamy czajnik i możemy podładować telefony. No właśnie, bo jeszcze może opiszmy, tam macie namioty, macie śpiwory, macie koce i macie dużo wody, bo to jest jedyna rzecz, którą będziecie spożywać w następnym czasie. A kiedy może się skończyć ten wasz strajk głodowy? Albo się doczekamy jakiejś decyzji odnośnie sankcji gospodarczej, przynajmniej jak zostanie ogłoszona data wprowadzenia tych sankcji, to już będzie sukces, no albo już zdrowie nam nie pozwoli kontynuować. A jak się czujecie po pierwszym dniu? Jesteśmy przygotowani dobrze do tego dnia. Mieliśmy bardzo dobrych konsultantów, bo tu w Warszawie mieszka dużo byłych więźniów politycznych z Białorusi i oni akurat często używali strajk głodowy, będąc w więzieniach i są bardzo dobrymi konsultantami w tej sprawie, więc mieliśmy kilka dni akurat od niedzieli, zaczęliśmy wchodzić w tą głodówkę, spożywaliśmy tylko jedzenie ciepłe i dzisiaj jest pierwszy dzień na wodzie. Pytałem o to, czy wyszedł do was ktoś z budynku Komisji Europejskiej, jak reagują ludzie z ulicy? Zatrzymują się, pozdrawiają was? Tak, zatrzymują się, pozwalają nas. Dużo osób zobaczyło nas w telewizji, i bardzo dużo osób przyszło specjalnie, żeby z nami pogadać i podpisać naszą petycję, przynieść nam coś i zapytać, czy cokolwiek nam jest potrzebne. Czujemy dzisiaj mocną chwalę poparcia od strony Polaków i nie tylko. Przychodzą Polacy, Białorusini, Ukraińcy, byli dzisiaj osoby z Grecji, z Włoch, z Niemiec, z Finii też byli, więc czujemy dużą chwalę poparcia i to jest bardzo fajnie. Czyli na razie emocje są pozytywne. Gościem Radia Wnet jest Stasia Glinik, współzałożycielka Młodzieżowego Hubu Białorusinka, która wraz z Barzeną Szamowicz rozpoczęły strajk głodowy. Bardzo serdecznie dziękuję ci, że o tak późnej porze znalazłeś jeszcze dla nas czas. Już powoli zbieramy się spać. Do zobaczenia jutro. Wszystkich chętnych zapraszam do nas do podpisania petycji. I zapraszamy również i życzymy wam bardzo dużo wytrwałości w tym. A my mówimy o Białorusi. To była Stasia Glinik, współzałożycielka Młodzieżowego Hubu i Białorusinka, która zaczęła strajk głodowy na skrzyżowaniu ulicy Jasnej i Świętokrzyskiej. Można odwiedzić i Barzenę, i Stasię, porozmawiać, podpisać petycję i okazać wsparcie.